27. Forum Ekonomiczne w Krynicy to nie tylko dobra kawa, to dobra atmosfera do rozmów na temat mikro i makroekonomii, na temat tego, co będzie się działo w Polsce przez następną dekadę i jak rozwijają się rynki, w jaki sposób ukierunkowywana jest legislacja i co to znaczy dla przedsiębiorców dużych i małych. Co to znaczy dla polskiej ekonomii, dla polskiego przedsiębiorcy, ale również dla Kowalskiego, który w tej przestrzeni ekonomiczno-finansowej musi się poruszać i żyć. My rozmawialiśmy tutaj w kuluarach na temat projektu dotyczącego małego ZUS-u, który składaliśmy jako zespół parlamentarny do spraw przedsiębiorczości patriotyzmu ekonomicznego, który premier Mateusz Morawiecki zatwierdził, włączył w pakiet swoich ustaw, a który to koncept dotyczący małego ZUS-u utknął gdzieś na etapie konsultacji międzyresortowych. Dlatego jeszcze przed wakacjami złożyliśmy ten sam projekt jako posłowie, czyli projekt poselski, który ma doprowadzić do tego, żeby mały ZUS, propozycja związana z odejściem od ryczałtowego ZUS-u na rzecz małych polskich przedsiębiorstw wszedł jak najszybciej, wszedł ze styczniem 2018. Czy to się uda? Zobaczymy. Na pewno będzie to miało ogromny wpływ na rozwój polskiej gospodarki, na pewno będzie miało wpływ na przyszłe prognozy ratingowe takich agencji jak Moody's, który podnosi rating polskiej gospodarki z 3,2 na 4,3, pokazując, że deficyt budżetowy obniży się z 2,9 do 2,5% PKB. To są świetne informacje i w tej świetnej atmosferze odbywa się to forum, dlatego mnóstwo dyskusji na temat przyszłości Polski i polskiej gospodarki.